Prezydent Bronisław Komorowski podpisał znowelizowaną ustawę o lasach państwowych, poinformowała kancelaria prezydenta. Według nowych przepisów, lasy państwowe w tym i w przyszłym roku mają przekazać do budżetu łącznie miliard 600 milionów złotych. Od 2016 roku lasy rocznie będą przekazywać do państwowej kasy 2% wartości sprzedanego drewna. Mimo krytyki opozycji, ustawa została uchwalona przez Sejm 24 stycznia 2014 roku głosami koalicji rządowej. Tu chodzi o to, żeby zdestabilizować polskie lasy państwowe i dokonać ich rzeczywiście restrukturyzacji, w tym sensie, że od roku 2016 jest wolny obrót ziemią. Zgodnie z traktatem akcesyjnym Ziemią Rolną i Leśną. Głośny sprzeciw wobec rządowego projektu okazało społeczeństwo, organizując referendum w obronie polskich lasów i ziemi. Podpisy pod wnioskiem o referendum zbierane są w całej Polsce. Inicjatywę wesprzeć można między innymi pobierając formularz za pośrednictwem portalu Radia Maryja. Organizatorzy szacują, że do tej pory podpisało się 200 tysięcy Polaków. Ludzie popierają się, pod. Pisy opierają, żeby były państwowe, bo to są wszyscy całego narodu. Lasy i służą wszystkim. Tymczasem przynaglona protestem społecznym koalicja POPSL usiłuje ratować twarz i zgłasza propozycję poprawki do konstytucji, która ma zablokować sprzedaż lasów państwowych. Lasy stanowiące własność skarbu państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie. Lasy państwowe są dobrym wspólnym i podlegają szczególnej ochronie. To będzie wpis, który powszech czasy określi, jaka jest rola, funkcja i jaką, jakim wielkim dobrym narodowym wspólnym są lasy państwowe. Projekt do końca lutego ma trafić do laski marszałkowskiej. Tak, poprawce do konstytucji mówią kluby SLD, Twojego ruchu i Solidarnej Polski. Mam nadzieję, że posłowie klubów opozycyjnych w sposób odpowiedzialny władze tych klubów podejdą do naszej e, propozycji. Propozycja POP sel to zasłona dymna, która ma przykryć zamiar prywatyzacji lasów państwowych. Ten zamiar rządząca koalicja potwierdziła, zabierając lasom wypracowane przez nie pieniądze. Ustawa dotycząca. Zabrania lasom państwowym miliarda sześciuset milionów złotych w ciągu dwóch lat, a potem obłożenia podatkiem, olbrzymim podatkiem w ciągu następnych lat, to prosta droga prowadząca do bankructwa lasów państwowych, a później ich prywatyzacji, mimo przepisów w konstytucji, ewentualnie zmienionych przepisów w konstytucji? Odpowiedź ludowców jest krótka. Nie martwmy się wszyscy o przyszłość lasów państwowych i ich pieniądze, bo minister środowiska nie tak dawno na sali sejmowej, pytany o to samo, co pan w tej chwili tutaj mówi, potwierdzał dwukrotnie, że lasy państwowe na lokatach krótkoterminowych posiadają 3 miliardy polskich złotych. Wpis do konstytucji nie daje niczego. Powód, zapis proponowany przez koalicję zawiera zastrzeżenie lasy nie podlegają przekształceniom własnościowym, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie to niebezpieczna furtka. To znaczy, że zwykłą ustawą, przy zwykłym głosowaniu, tak jak mamy teraz w Sejmie, jednym głosikiem przy większości zwyczajnej na sali sejmowej można dokonać tutaj z wyjątkiem, czyli czy mimo, że lasy stanowią własność Skarbu Państwa, to można dokonywać będzie w przekształceń własnościowych. Niejasne nie to jest, jak jeszcze raz powiedziałam, niejasne określenie. O tym, czy zakaz prywatyzacji lasów będzie skuteczny, zadecydują szczegóły projektu nowelizacji Konstytucji. Sama Idea zapobieżenia prywatyzacji lasów państwowych może być w różny sposób skonkretyzowana. W Polsce konstytucja gwarantuje bezpłatną edukację, opiekę medyczną, pewne emerytury. Jak jest w praktyce? Wiedzą wszyscy. Teraz do katalogu gwarantowanych wartości dołączą lasy. Jak uczy doświadczenie ze skutkiem podobnym.